Zjem ciacho i zagryzę cuksem. O nie! Co? Nie chcę do dentysty! Oj! Pokaż! Otwórz buzię! Niedobrze! Wezmę się do pracy! Szczypce? Te duże! Bingo! Zaboli tylko przez chwilę, mała! Co? Nie! Proszę! Dzień dobry, pokaż! Kim pani jest? A gdzie ta straszna? Wiem, jak pomóc! Popatrz! Samochód? Tak, to mój asystent! Pomoże usunąć ząb! Ale jak? Złapiemy go na lasso! Cierpliwości! A teraz się nie ruszaj, dobrze? Oto pilot! O, jak fajnie! Ruszaj! Juhu! Jak szybko jeździ! Co? Wyrwał mi ząb? Po wszystkim? No jasne! Oj, jaka milutka! O, ile różnych rzeczy! A, jak to strasznie! Widzę mnóstwo kości! Rany! To dziwaczne! A to co? Boisz się fartucha? A psik! Niedobrze z tobą? Pewnie masz chore zatoki! Ojej, to razi! Dobra, dobra! Masz silne ręce? Co mi jest? Tragedia! Zaraz to naprawię! Co? Nie! Spokojnie! Wolisz tym? Yes! No to fajnie! Sprawdzę twoje odruchy! Ała! Poważnie? O nie! Kaktus! On spada! Auć! Czy to jest to, co myślę? Nie! Ratunku! Czekaj! Wiem, co robić! Proszę bardzo! Wiem, że to boli! Tak jak moje uszy! O! Mam pomysł! To niepotrzebne! Gotowa? Nie ruszaj się, dobrze? Jeszcze chwilka! Jest! Wow! Proszę spojrzeć! Jaki wielki kolec! To urządzenie jest świetne! Uf! Już po wszystkim! Poczekaj! Zdezynfekuję ranę! Proszę, możesz iść! Wow! Fajny plaster! Dzięki! Co to było? O, dzień dobry! Kolejna? Jestem przygotowana! Nic ci nie zrobi! No nie wiem! Dobrze! Juhu! Ała! Moja ręka! Czy to krew? Okropnie boli! Potrzebuję pomocy! Okropnie mnie piecze! Nie podoba mi się tu! O, co to jest? O nie! Kto wzywał lekarza? Igły są gotowe. Nie obawiam się ich użyć. Czego chce ten dzieciak? Zrobiłaś sobie kuku, mała? To nic wielkiego. Mazgaj. Czekaj. Mam tu coś. Plasterek. To dla ciebie. Czyje to włosy? Nie narzekaj. Papa. Nara. Ta praca mnie wykończy. To bardzo szczypie. No dobrze, co się dzieje? Ręka mnie boli, upadłam. To na pewno boli. Dam ci tabletkę. Przestanie cię boleć. Pigułka? Nie chcę. Nie lubisz leków. A co z cuksami? Mogą być. Hej! Zjedz tabletkę, to dostaniesz nagrodę. Najpierw w coś zagramy. Nie spuszczaj cukierka z oka. Ja... Zaraz... No? Gdzie jest łakoć? W tym! Nie. Kurczę, to nie fair. Hej, a gdzie słodycze? Nie płacz. Chcesz plasterek?
Ten jest magiczny. Ma lecznicze chmurki. Fajne, co? A w tym jest siła miłości. O, podobają mi się. Kwiatki? Podobają ci się? Wow! Wybieram ten. Doskonale. Tada! Pasuje jak ulał. Za rzadko się przewracam. Dzięki. Pa! Co za dzień? O nie, zapomniałam. Niedobre. Ale nudy. Halo? Fujka. A to co? Przygotowałam nowe lekarstwo. Dobra, zrobię ci zastrzyk. Co? Nie ma mowy. Ale to konieczne. Jak to? Nie zgadzam się i już. Chodź na zastrzyk. Natychmiast. Nie! W życiu! O! Co to jest? Jak wystrzeliło? Ojej. Tylko nie to. O! Zmarnowałaś cały pojemnik. A tak się napracowałam. Jaki tu bałagan. Ups, to całkiem zabawne. Slajmowy deszcz. Dobrze, że cię to śmieszy. A to widziałaś? Co takiego? O, wbiła mi się igła. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. Kwita? W porządku. Szpitalnego jedzenia. Może ktoś mnie poratuje. Halo? No coś ty, tragedia. Spokojnie, załatwię to. Dobra, wszystko już mam. O nie, pielęgniarka. Zakaz jedzenia i picia. Chyba wiem, jak je przemycić. Okej, nadchodzę. Ach, dobrze, że chodzę na siłkę. Udało się. Widzę ją. I tą ohydną sałatkę też. Przybywam na ratunek. Niespodzianka. Co to? O, jedzenie. Tak, uwielbiam cię. Ale śmieszne filmiki. Dzień dobry. Ups. O nie, rozlałam kawę. Przepraszam. Możesz mi pomóc? Rozlałam kawę i trzeba to powycierać. Powycierać? No dobrze. Zetrę to butem. Powinno być okej. I już, mówiłam, że da radę. Serio? Chyba ktoś przyszedł. To moja przyjaciółka! No raczej. I patrz, co mam. Ej, zabieraj mi stąd tego mopa. No przestań. Patrz lepiej, co tu mam. Wow, ale ekstra! Sprytna jesteś! Pycha! Muszę wszystko rozpisać. Och, czegoś tu brakuje. Uwaga, bo nadjeżdża ninja. Witaminki? Żarcik, to coś lepszego. Najpierw rozpuściłam kilka żelków, a potem wlałam miksturę do blistra. Byle nie za dużo. Na koniec zakryłam wszystko folią aluminiową. Super! W ogóle nie widać różnicy. Teraz wystarczy tylko podmienić. Wspaniale! Ninja, odwrót. Dobrze. Wszystko? Chyba tak. Dzień dobry. Przyniosłam witaminki. Co? Znowu tabletki? Proszę mi się tu nie dąsać. Szybciutko do buzi. A dobra jest chociaż. Masz wyzdrowieć, a nie wybrzydzać. Och, okej. Och, co?
całkiem smaczna. Mogę dostać więcej? Proszę bardzo, ktoś tu chce szybko wyzdrowieć. Zgadza się. Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia i picia. O nie, ta pielęgniarka wszystko konfiskuje. Ale wredna. Zabiera tej biedaczce smakołyki. Zaraz. Mam pomysł. No dobrze, pora przemycić małe co nieco. Wystarczy, że włożę słodycze za kołnierz. A sporo ich się tam zmieści. No dobra, więcej już nie wejdzie. Muszę teraz udawać wielce poszkodowaną. Masz przy sobie jakieś jedzenie albo picie? Nic podobnego. Pójdę już, jeśli pani pozwoli. Ha! Udało się! Jestem genialna! Pora na kilka M&M'sów. Pycha! Dzień dobry! Przyszłam do koleżanki na urodziny. Dobrze, ale nie z tym tortem. Nie wolno przynosić jedzenia do szpitala. Proszę mi to natychmiast oddać. Ale to dla koleżanki! O nie! Balony! Och, ale wredna baba! Wszystkiego najlepszego! Wow! Ale niespodzianka! Przyniosłam ci coś. O, i przemyciłam dla ciebie tę cudeńka. Pycha! Patrz, to cukierkowa bransoletka. Weź jedną, bo pielęgniarka zabrała mi twój tort. Wow, ale sprytne. A taką miałam ochotę na słodycze. Szpitalne jedzenie jest do bani. Hej, mam pomysł. Podpiszę ci się na gipsie. Teraz będzie o wiele ładniejszy. Podoba mi się. Chyba wszystko dobrze obliczyłam. Stać! Zakaz wnoszenia jedzenia i picia. Masz coś? Nie ruszaj się, muszę cię sprawdzić. Nic tu nie widzę. Ohyda! Czemu z tym tak chodzisz? Pójdę już. Przyszłaś! Patrz, co mi dali do picia. Wodę. Mam coś lepszego. Fu! Pogięło cię? Zostanę przy wodzie. Widzisz? Ja się napiłam. Blech! Ohyda! Nie! Zaufaj mi. To przecież sok jabłkowy. Wlałam go do kubeczka i przyniosłam ci jeden. Aha! Rozumiem. Sprytne. Zdrówko. Ale pycha. Dzień dobry. Przyszłam w odwiedziny. Oj, źle to wygląda. Przykro mi, że musisz tak cierpieć. Dziękuję. Strasznie źle to znoszę. Nie wiedziałam, że kuchenka była włączona. A teraz muszę nosić te bandaże, dopóki się nie zagoi. Boli, jak dotykam. Dobrze, idź do kolegi. Hej, przyszłam cię pocieszyć. A tobie co się stało? Fajne, co? Zatańczyć dla ciebie? Przestań. Haha, czytam ci w myślach. Patrz, co teraz zrobię. Małe ciachcia. Tada! Przemyciłam miseczki ze słodyczami. Jesteś niesamowita. No raczej. Wiedziałam, że pewnie za nimi tęsknisz. Proszę. Super. Fajna z ciebie koleżanka. O, chyba nic z tego. I co tu robić? Muszę je jakoś ukryć. I cichutko przemknę niezauważona. Mua-ha-ha! O matko, ale ona jest straszna. Kurka, upuściłam butelkę. Co ty wyprawiasz? Nie możesz tego wnieść. Widzisz to? Muszę cię stąd wyprosić. I co tu robić? Zaraz. Strzykawka! Genialne! Dobra, przemycimy ten napój do szpitala. Wystarczy wypełnić nim strzykawkę. O tak, do pełna. Tyle powinno wystarczyć. Och, stój! Co robisz? Niosę lekarstwa pacjentom. A, okej.
Okej. Możesz iść. Uf, udało się. Że co? Znów jakieś leki? Nie! Myśli, że jestem pielęgniarką. Psst, hej! To ja! O! Nie wierzę, że ci się udało. Nie wydaj nas. Przyniosłam ci coś. Po co mi te lekarstwa? To nie lekarstwa. Zobacz. A, rozumiem. Zdrówko. Ach, co za orzeźwienie. Ta karta pacjenta. Umieram z głodu. Zakaz jedzenia? Lekarka! Nic tu nie mam. Obróć się. Oczywiście. Czysto, widzi pani? Ręce. Już pokazuję. Jak ona to robi? Uda mi się. Pokaż dłonie. Dłonie? Proszę bardzo. Muszę kupić sobie nowe okulary. Mam jakieś zwidy. Wchodź. O nie, zsuwa się. Nie! Czy to... lizak? Wynocha! Wezmę go. Uch, dzieciaki. No trudno. Koszulka! Uda mi się go zakamuflować? Tak! Genialne! Wystarczy taśma dwustronna. I przyklejamy lizaka. Sprytne, prawda? I do tego fajnie wygląda. Sprawdźmy, czy się uda. Hola, hola! Obróć się i pokaż mi swoje rękawy. Nic tu nie ma. Faktycznie. Wejdź proszę. Udało się. Dobrze, że ją dzisiaj założyłam. Ktoś tu idzie? Przepraszam. Tak? Tu obowiązuje zakaz jedzenia. Proszę mi to oddać. Zwariowała pani? Dopiero ją kupiłam. Wobec tego wynocha. Ale wredna wynocha. Zaraz! Już wiem! Pani misiu, czas na operację. Natnijcie go z tyłu. I wyjmijcie ze środka watę. Teraz weźcie woreczek, włóżcie go do pluszaka i wypełnijcie watą cukrową. Kochany jesteś, misiu! Super! Sprawdźmy, czy się uda. Powodzenia! Panienko, stój! Co znowu? Nigdzie się nie ruszam bez misia. To naprawdę konieczne? No dobrze. Jestem aniołkiem. Okej, możesz wejść. Świetnie się spisałeś. Jennifer! No hej, przyniosłam ci misia. Dziękuję. Ale liczyłam na coś słodkiego. No to masz szczęście. Rozepnij zamek z tyłu. Ta wata jest taka pyszna. Eni? Spokojnie, to wata cukrowa. Skosztuj. Jesteś pewna? Hmm.
Faktycznie. Jak na to wpadłaś? Dobrze wyglądam w tej grzywce? Nigdy jej nie widziałam. Ale jakie ma piękne włosy. Na mnie się patrzysz? Daj mi odpowiedź do poniedziałku. Czekaj, 50 to moja ostateczna oferta. Mój klient nie da więcej. Halo? Muszę sprawdzić, czy nie ma pani jedzenia. Nie widzisz, że rozmawiam? Och, przepraszam. Co za tupet! Rozmawiam przez dwa telefony. Udało się! A ty to kto? To ja, Eni! Hej! Czułam, że mnie odwiedzisz. Tak! Przesyłka dla Jen! Znaczy się czekoladowa przesyłka. Wystarczy wziąć Kejsa na telefon. I zagiąć brzegi smakołyku, że zmieści się w środku. Pycha! A to co za segregator? A! To pewnie tej pani. Przepraszam, zostawiłaś... Co tu się dzieje? Nakryła nas! Oszukałaś mnie! Proszę stąd natychmiast wyjść! O, dzięki za odwiedziny! Niech to... Fajnie, że tu jesteś, misiu! Obiad? Głodna? Zostawię to tu. Zjesz, jak się obudzisz. Ach, nie cierpię szpitalnego żarcia. Moje na bank nie będzie lepsze. Dobra, zjem. Dziękuję. Hej, to ja! Jennifer? Hej! Skosztuj! To? Okej. Co to za mięso? A jak myślisz? Czekoladowe? Niespodzianka! Weźcie trochę gumy balonowej. Kilka pasków wystarczy. Następnie przetnijcie je wzdłuż. W ten sposób. Uformujcie taką kulkę i połóżcie na talerzu. Potem weźcie czekoladowe kulki i umieśćcie obok słodkiego makaronu. Wygląda pysznie. Guma balonowa! Dobra, nikt się nie zorientował. Hola, hola! Jednorożce też sprawdzamy. Muszę się upewnić, że niczego nie wnosisz. Nic tu nie mam, przysięgam. Czyżby? To co ci się tu wysypało? Skittlesy. No popatrz. Tak jak myślałem, spory zapas słodyczy. Proszę mi to natychmiast oddać. Wiedziałem, że coś ukrywasz. Jak ci się udało tyle tego schować? Końca nie widać. Ej no, to jakaś sztuczka? Ała! Ojej, ale poleciał. Zabieraj te słodycze. Nie widziałaś znaku? Zakaz jedzenia i picia. Tak, już wychodzę. Och, nie wierzę, że tak wpadłam. Hej, jeden zaplątał się w kabaretkach. I chyba wpadłam na genialny pomysł.
No dobrze, zaraz odpicujemy ten nudny luk. I ostatni. Gotowe. Jak ślicznie. Spróbujmy jeszcze raz. Znowu ty? Nie kazałem ci iść do domu? Pokaż nosie. Nie ufam ci. Chyba w porządku. Możesz wchodzić. Ha, ha! Udało mi się. I w końcu mogę się zajadać. Hej, daj jednego. Ała, mój biedny róg. Dobrze, że mam słodycze na pocieszenie. O nie, zakaz jedzenia i picia. Lepiej to schowam. Może pod bluzę. A, sznurówki się na mnie uwzięły. Ała, ale boli. O nie, moje słodycze. Gdzie one są? Widzę je. O, to nie wróży niczego dobrego. Przepraszam, już wychodzę. Miłego dnia. Uf, ale mam dzisiaj pecha. To mnie nauczy zawiązywać sznurówki. Okej, teraz już się nie przewrócę. Nic z tego. Hej, chwila. Genialne. Ha, ha. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Próbujemy ponownie. Czekaj, czekaj. Muszę cię skontrolować. Myślisz, że cię nie pamiętam? Okej. Dobra, możesz iść. Tak, udało się. Ekstra. Nie wierzę, że tak gładko poszło. W końcu mogę je zjeść. Ten koleś je swoje sznurowadła. Może faktycznie są dobre? Ohyda! Dobrze, tyle powinno wystarczyć. Że co? Zakaz wnoszenia napojów? O nie, nie mogę ich przecież wyrzucić. Hej, co on tam robi? Wow, ale wielka strzykawka. Zaraz. Strzykawka, napoje, pusta strzykawka. Wiem! Przecież to jest genialne! No dalej, magio jednorożca, nie zawiedź mnie! Potrzebuję tej strzykawki! Popyt? Nie o to mi chodziło! Muszę się bardziej skoncentrować! Nie, tego też nie chciałam! Co to w ogóle jest? Może tak nim zakręcę? Co ona tam wyprawia? Och, okej, uciekła zwariatkowa. Tak, teraz mi się uda. Mam! Nareszcie! Moja strzykawka! Pora na etap drugi. Napełnić ją ulubionym napojem. Wow, ale tu się dużo mieści. Tak, będzie pite. O, mam jeszcze lepszy pomysł. Dobrze. Fartuch lekarski założony. Jeszcze nakrycie głowy. Róg trochę przeszkadza. No nic, może być. Napoje przygotowane. Hej, idę na obchód. Dziwnie się zachowuje. Uff, udało się. Znów jakieś leki. To ja, nie panikuj. Przyniosłam ci coś dobrego, patrz! Pycha! Masz nawet kilka do wyboru. Wow, ale super! Sprytne! Właśnie na to miałem ochotę! Dzień dobry, co tam? W porządku, mam nadzieję, że pamiętasz o naszych zasadach. Muszę cię sprawdzić. Wiedziałem. Jeszcze tu. Co tam chowasz za rogiem? No wiesz co? Zabieraj to i wynocha. Dobrze, przepraszam. Wow, ale promienieje w tej ciąży. Co ona tam chowa w torebce? Jak to? Żelki? Wątpię, żeby z nimi weszła. O, ale ładny brzuszek. Och,
Przepraszam, mogę wejść? Ach, oczywiście. Że co? Nawet jej nie sprawdził. Dość tego. Przemycę te słodycze. Patrzcie i uczcie się. Kurka, nie pykło. Zaraz, skarpetka. Mam pewien pomysł. Wezmę spódnicę i odwrócę ją na drugą stronę. Teraz pora na skarpetki. Przypnę je do gumki za pomocą agrafek. Trzy powinny wystarczyć. Teraz włożę do skarpetek słodycze. Sporo ich tu zmieszczę. Nigdy nie wpadłam na nic bardziej genialnego. Dobrze, jeszcze je wcisnę do środka. Ostatni i gotowe. Można zakładać. Ups, wracaj tam. Na pewno mnie rozpozna. Lepiej zmienię kolor włosów. Okej, dobrze mi w rudych. Dzień dobry. O, ale uroczy brzuszek. Już otwieram ci drzwi. Juhu, udało się. Hej, już jestem. I mam dla ciebie coś słodkiego. Wow, dzięki. Strasznie miałem ochotę na coś słodkiego. Ale pyszna czekolada. Dobrze, zapraszam panią. O nie, nie skończyłam jeszcze jeść. Ech, zaopiekuj się nimi. Wszystko będzie dobrze. Będę tęsknić za moją czekoladą. Pójdę już. Ech, ale posmutniała. Szkoda mi jej. Chciałbym jej jakoś pomóc. Zaraz, kolczyki. Już wiem, co robić. Ej, zaczekaj chwilę. Zapomniałaś kolczyków. Wystarczy wziąć takie kółka i kilka żelków, a potem nabić je na kolczyki. I już, nie ma to jak słodka biżuteria. Czekaj, mam coś dla ciebie. Załóż je. Ojejku, to żelki! Ekstra! Uwielbiam cię! Czekam na panią. Nic ci nie będzie, powodzenia! No już, szybciutko. Pokaż nosie. Zaraz. Te kolczyki są odlotowe. Mogę je zobaczyć? Nie spieszyło się panu czasem? Ach tak, racja, zapraszam. Udało mi się i mam nawet co jeść. Kocham żelki tak samo jak czekoladę. Słodycze są najlepsze. Trzymaj rękę przez kwadrans w tej pozycji. Dziękuję. Oj, to musiało boleć. Proszę siadać. Nie lubię kłucia igłą. Zaciśnij pięść, zaraz się tobą zajmę. Której strzykawki powinnam użyć? Mam ich tyle do wyboru. Aha, ta powinna być akurat. Teraz lekarstwo. Chyba żartujesz? Nie mogę patrzeć. Poczujesz lekkie ukłucie. Proszę delikatnie. Czy już? I po bólu. Widzisz, nie było tak źle. Ha? Skąd się wzięło to ubranie? Co się dzieje? Mam być twoją stażystką? Też nie rozumiem. Chwilka. Ach, chyba już wiem, co się stało. Użyłam niewłaściwej strzykawki. Ups. Serio? To nawet całkiem fajne. Och, to będzie długi dzień. To już ostatnia pieczątka. Robotę papierkową mam za sobą. Zasłużyłam na przerwę. Zajrzę na mój ulubiony kanał. To super zabawne. Zawsze mnie rozbawi. Kolejna porcja. Miłej pracy. Masz się z nimi uporać do końca dnia. Ale wredna. To mi zajmie całe wieki. Chyba dam Cheryl nauczkę. To będzie satysfakcjonujące. Uwaga na tackę z próbkami. Któż to do mnie dzwoni? Dzień dobry. Nie mam jeszcze wyników. Czas na niewinnego pranka. To pewnie tylko ból głowy. Już prawie. Zwiążę jej sznurówki. Kto tu jest lekarzem? Ja czy ty?
Nie mogę się doczekać. Muszę kończyć, mamo. Do zobaczenia. Ratunku! Nie! No to mamy problem. Ktoś to teraz musi posprzątać. Muszę przygotować się do operacji. To dość ciekawy przypadek. Ale dla mnie to będzie rutyna, bo jestem niezwykle utalentowana. Najpierw umyję ręce. To moja szansa. Zaraz ci pokażę. Rozepnę jej fartuch chirurgiczny. Huh? Co jest grane? Kto to zrobił? Nikogo tu nie ma. Gdzie mój kitel? Przecież dopiero co tu wisiał. Ktoś sobie ze mną pogrywa. Nieważne, nie mam na to czasu. Muszę dokładnie umyć rączki i do sali operacyjnej. Mam cię! Jak dziecko? Przyznaj, że to było zabawne. No dobrze, zaczynamy. Skalpel. Wykonam pierwsze nacięcie. Ha, musi być precyzyjne. Nagłe uzdrowienie! Wynocha z mojej sali operacyjnej! Ale się wystraszyłaś? A ty zasłużyłaś na bonus! Interesy z tobą to sama przyjemność. Te 24 godziny potwornie się dłużą. Ona jest taka jędzowata. Uch! Spokojnie, Cheryl. Wyluzuj. Głębokie oddechy. Szminka poprawi mi nastrój. Uwielbiam ten odcień. Zaraz. A gdyby tak? Chyba wiem, jak się na niej odegrać. Potrzebuję tylko tej strzykawki. Ashley mnie popamięta. Najpierw odetnę końcówkę. To do wyrzucenia. Odciągam tłoczek. Teraz przyda się nam szminka. Pomaluję od środka strzykawkę. Trzeba porządnie wysmarować. Wezmę skrawek folii przeźroczystej i nałożę na sam środek paska czerwony klej. Nie ma co żałować kleju. Przycisnę spreparowaną strzykawkę. Teraz muszę poczekać, aż klej przyschnie. Wcześniej przygotowałam dwa klejowe sopelki. Przymocuję je do folii za pomocą czerwonej farby. Obmaluję dokładnie wokół obwodu strzykawki. Doskonale! Prankowy instrument gotowy. Czas na ukoronowanie całego planu. Telefon do Ashley. Hej, Ashley! Czegoś ode mnie chciałaś? Cheryl? Wypadek przy pracy. O rany, masz w szyi. Nie, stój tak. Zrób coś. Pomóż mi, Ashley. A! Zaraz zemdleję. Teraz jesteśmy kwita. Będziesz na przyszłość wiedziała, żeby ze mną nie zadzierać. Tak jest. Cudownie. To moje największe arcydzieło. Ktoś idzie. Zmykam. Wygląda, jakby coś zbroił. Nie znoszę stażystów. Ashley, natychmiast wyślij to do laboratorium, gdyby płacili jej za drzemanie. Byłaby milionerką. Jakby ją to obudzić? Ashley, to do ciebie. A miałam taki miły sen. Halo? Halo? A, to tylko ty. Co ci mówiłam o spaniu w czasie pracy? Co to ma być? Jakaś nowa moda z TikToka? O czym ty mówisz? He? Skąd się wzięły te wszystkie plasterki? Przepraszam, już je zdejmuję. Wow, są mocno przyklejone. Daj mi kilka minut. Wcale nie chcą zejść. Wszystko muszę robić sama. Dlaczego? Lubisz sprawiać mi ból? Hej, zobacz, zostawiłaś ślad. Weź się tego pozbądź, a potem prześlij te skany do laboratorium. Żaden problem, możesz na mnie liczyć. Pamiętaj, jeśli jak przy depilacji. Jeden stanowczy ruch. Nigdzie się nie wybieram. Niech spojrzę. Och, tak strasznie boli. Pomocy, moja noga. Nie wygląda tak źle. Pani poczeka. Proszę spojrzeć. Chyba złamałam nogę. Wygląda kiepsko. Bez obaw, będzie dobrze. Zaraz wracam. Może zmieni pani zdanie? Proszę siadać. Tak myślałam. Kocham tę pracę. Auć, auć, auć. Siądę sobie tutaj. Długo będę czekać? Och, serio? 300? Który numerek następny? Spędzę to cały dzień. Chyba, że... grzechem byłoby go nie wziąć.
to wezmę. Luz, to nie potrwa długo. Co tam się dzieje? I tak nie wyglądasz najgorzej. Jest! Teraz ja. Wyjdę z tego? Wow! Cofamy! Dawaj! Ruchy, ruchy! Co tu się dzieje? Zapomniałam torebki. Uch! Chwila! Mam! O! Pasuje mi! Ostrożnie! Ups! Co za chamstwo? No nie! Przegapiłam swoją kolej! To najgorszy uraz, jaki widziałaś, prawda? Jak się chodzi o kulach? Które jest moje? Ale to nudno. Nie mogę zbyt wiele na to poradzić. Wiem, mam pomysł, jak sprawić, żeby ten pokój miał więcej klasy. Robi się. Lepiej. Wystarczył ktoś z wyczuciem stylu. Wow, pięknie. Teraz jest przytulnie. Może zrobię coś podobnego. To nie może być trudne. Serio? Za jakie grzechy? Jak to możliwe? Nieważne. Grunt to czuć się komfortowo. Dobrze, że tam nie śpię. Ubrania na zmiany dla pani. Och, nie! To nie jest sklep. A co mnie to? Ładne, he? Chciałbyś. A może ten? Ładny! W końcu. A gdzie ładny szlafrok dla mnie? Fuj! Ohyda! Skąd ten brud? Milczeć! Potrzebuję relaksu. Cóż, łóżko to łóżko. Auć! Och, niewiarygodne. Pomoże ktoś? Co za nuda. Musi to być coś do roboty. Jakieś TV, cokolwiek. Co to? Pająk! Co to w ogóle za szpital? O, a co to? Brak mi rozrywki. Halo? Tak, chcę być zabawiana. To będzie dobre. Czy ktoś tu lubi balony? Serio? Ty, dobry jest. Załóżmy, że nic nie widziałaś. Okej. Może będzie lepiej. Tada! Patrz na to! O, wspaniale! Zamów se swojego. Ej, ty, załatw to. Och, to nie fair. Ciekawe, co tam się dzieje? Patrz na piłki w powietrzu. Czas na trik. Patrz. Wow, słabo żongluję. Ej, to bolało. Już mnie to nudzi. Teraz moja kolej. Och, chcę to zobaczyć. Usunę własny kciuk. O, widzisz? To się nazywa magia. Dziękuję. To było dobre. Oto zwykły królik. Włożę go do kapelusza. Fascynujące. Królik się przeobraził w tego ktosia. Wspaniałe. Skąd się tu wzięłam? Najgorzej. Omija mnie występ magika. Zmienię te zapałki z pomocą własnego umysłu. Tylko wypowiem zaklęcie. Abrakadabra. Ups. To było zaplanowane? Mam dość. Następny. Damy razem czadu. Koncert? Muszę to zobaczyć. Może się to wcisnę. Idealnie. Soluwa. To jest okropne. To ciężka praca. Czekaj, czekaj. Nawet ciekawe. Zobaczmy, co będzie dalej. Okej, możesz zostać. Chyba mam pomysł. Graj dalej, masz talent. Czadu! Lubię go. Ja też. Skąd się tu wzięłaś? Wynocha mi stąd. Kontynuuj. Uderzam w bębny, a one rozbrzmiewają. Wow, serio? Kocham cię. Dzień dobry, pora coś zjeść. W końcu głodna jestem. Och, co to jest? To ma być jedzenie? Jak się otruję, to ktoś mnie uratuje. Ale śmierdzi. No cóż. Uch, niedobre. W sumie...
Bardziej niż niedobre. Ohydne. Nie zjem tego. Proszę bardzo. He? Proszę to zabrać. To dla psa? Proszę mi przynieść coś innego. To będzie warte zachodu. Oczywiście. Chciałabym tylko takich pacjentów. Chcę coś smacznego. Żaden problem. Proszę spojrzeć. Dziękuję. Nie mam ochoty na sushi. O, soczysty stek. Jednak nie. Nie. To wygląda dobrze. Poproszę makaron. Proszę kliknąć na zdjęcie. Dostawa ekspresowa. O, okej. Wow, świetna obsługa. Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać. Pyszne. Żaden szpital nie ma takiego jedzenia. Mogłabym przywyknąć. Pycha. Szpitale nie są takie złe. Smaczny posiłek. Jest coś na deser? O, kocham winogrona. Ach, więcej już nie zjem. Objadłam się i zrobiłam się senna. Zazdroszczę jej tego jedzenia. O, właśnie zasnęła. Teraz mam szansę. Muszę się tam zakraść. Czas na zbrodnię doskonałą. Nic nie podejrzewa. Te winogrona będą moje. Au, to specjalnie? Powoli. Spokojnie. To na bank było specjalnie. Skup się. Już prawie. Mam cię. Serio? Przynajmniej mam jednego. Ona chyba ma ze mną jakiś problem. Czym sobie na to zasłużyłam? Czy te sztuczki się Wam przydadzą? Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.